Jesteśmy w sadzie w Śmiechowicach na Kujawach. To jest 4-letnia kwatera odmiany Retiona Prince. Ja jestem jednym z braci sadowników. Wraz z kuzynem rozpoczęliśmy ten biznes. Kontynuujemy rodzinną tradycję, bo z dziada, pradziada prowadzimy. Zajmujemy się sadownictwem, produkujemy jabłka, sprzedajemy. Od 2 lat również tłoczymy soki. Może powiem wam troszkę tutaj o tym, jak to wygląda. Sadzimy 3000 drzewek na hektarze w rozstawie 3,20 na metr. Przy takich konstrukcjach betonowych, jak tutaj widzicie. Tak powinien wyglądać nowoczesny sad. Jak pewnie zauważyliście, wszędzie mamy instalacje nawadniające. Więc susza jest na mnie niestraszna. W przyszłym tygodniu przymierzamy się do rozpoczęcia zbiorów w tym sadzie. Zbiór jabłka, rozpoczynamy. Jabłko musi mieć odpowiednią barwę, jędrność i twardość. Do sionka takiej odpowiedzialności, odpowiedniej jędrności, twardości i słodkości, to wtedy jest rozpoczęcie zbierania jabłka. Jabłko się zbiera bardzo delikatnie. To nie jest praca akordowa, tylko to jest praca delikatna. Nie może być jabłko na przykład zgniotone palcami, tylko musi być jabłko brane całą dłonią i wtedy podkwaszamy. Jabłko musi być zerwane z ogonki. To jest u nas na Kujawach, tak prowadzimy. U nas w gospodarstwie tego się trzymamy, bo my nie możemy na przykład sobie pozwolić, że będzie na przykład jabłko bez ogonka, czy jakoś będą oznaczane paluchy. Ono pójdzie w komorę i potem nam zgnije. A my się zajmujemy produkcją dobrej, naszej renomy i produktu. Nasze produkty muszą być zawsze dobre i wysoko na półce stojące. 10 lat temu zacząłem tą działalność. Tempa nabrało to 2 lata temu, kiedy z 3 przyjaciółmi zrobiliśmy spółkę i postanowiliśmy zbudować największe polskie gospodarstwo pszczelarskie. W tym momencie mamy ponad 1000 uli. Jesteśmy największym na Mazowszu gospodarstwem pszczelarskim. Cel największego chcemy osiągnąć w ciągu 3-4 lat. Mamy w tym momencie kilkanaście pasiek, za chwilę to będzie 30, za kilka lat dojdziemy do poziomu powyżej setki. Pod naszą opieką jest około 50 milionów pszczół w tym momencie. O naszych produktach. Za chwilę będziecie mogli ich wszystkich spróbować. Sprzedaż opieramy na czymś, co zaciekawia wiele osób i przynajmniej zmusza do tego, żeby spróbować czegoś nowego, to znaczy na miodach z dodatkami, takimi jak suszone owoce, mięta, cynamon, kakao. Połączenie naturalnego miodu z naturalnymi dodatkami powoduje, że ten produkt staje się znacznie ciekawszy. Nie jest to już obyte zwykły miód, który no, każdy z nas jak milion razy. To też zachęca ludzi, żeby na pewno próbować naszych produktów. To, w czym się specjalizujemy, to są także zestawy prezentowe. Przygotowujemy zestawy prezentowe dla w tym momencie już największych firm w Polsce, głównie świąteczne. Jak doskonale na pewno zdajecie sobie sprawę, temat pszczół jest na tyle modny, że duża część firm chce właśnie tego typu produktów używać.